Halo, cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Muistach, a my kontynuujemy przygodę z grą Talos Principle. Przechodzimy teraz do piątego świata, którego, jak widzicie, absolutnie jeszcze nie zaczynałem. Oj, oj, jak to wygląda. Co tym razem mamy? Może to? Oczywiście standardowo przeklikuję to. Przeczytam sobie to później, a wy sobie zatrzymajcie filmik, żeby móc sobie to na spokojnie przeczytać. Okej. Co teraz? Mamy tutaj do zdobycia dwie gwiazdki oraz tych pięć elementów. Chyba zacznę od tego z czerwonym klockiem. A to co? Im więcej rozmawiam z tymi terminalami, tym bardziej zastanawiam się nad ich rolą w tej konstrukcji. Jak odróżnić przyjaciela od wroga, gdy nie ma żadnych oczywistych granic między jednym a drugim? O! Kiedy po raz pierwszy przeczytałam o zasadzie Talosa, chodziłam jeszcze do szkoły. Wtedy wytrąciło mnie to z równowagi. Sprawiło, że zyskałam niesłychaną świadomość ciała jako obiektu fizycznego będącego materialną rzeczywistością umysłu. Z początku powyższe teorie sprawiły, że poczułam się niezręcznie, ale myślę, że w dalszej perspektywie pomogły mi zrozumieć, jak kruche są istoty ludzkie i jak cenne. Nie jest to zbyt optymistyczny sposób postrzegania świata, ale wolę raczej stawić czoła prawdzie niż okłamywać się. No, troszkę ciekawych rzeczy powiedziała nam pani doktor. A w tym przypadku teraz widzimy właśnie heksadrona. Ten właśnie klocek, który można było odblokować po przejściu z tamtych perfekcyjnie czterech światach. Przynajmniej ze zdobyciem odpowiednich klocków. Tak? A no, faktycznie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ale nie, mówił dziesięciościan. No jak dziesięciościan? Ja nie mogę. Chyba, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Nie, no ja widzę osiem. Gdzie on widział dziesięć? Dobra, może ja mam coś, ze mną jest coś nie tak. Zapomniałem się w wgłębieniach. Z tymi wgłębieniami to raczej super wielościan. Ale wypukła otoczka. To dziesięciościan. Temat zamknięty. Nieprawda. Fajnie, że humor mają twórcy tej gry. Fajnie, fajnie. Okej, ale zobaczmy, jak rozwiązać tą naszą ciekawą zagadkę z heksadronami. Więc takie będziemy nazywać w takim razie. Przydałby się chyba ten drugi. Zobaczmy, czy to podziała. Przesunął się. Ajajaj. Ajajaj. No to nic nie zrobimy w takim razie. Może nas załatwić? Aj, może. Ajajaj. Nie ma jakiegoś podestu, żeby to przeskoczyć? Ajajajajaj. No nie ma. Ajajajajaj. O-o. Nagle zagadki stały się strasznie trudne. No bez przesady, no. Zastanówmy się. Nie można tym jakoś rzucić? No tak. Przecież dzięki temu mogę zmienić to, jak one będą patrolowały. Nie wpadłem na to.
No i oczywiście mogę użyć go, żeby się wspiąć. Jej. Mamy to. Tu nie sześcian. Nie rozumiem, dlaczego projektant zdecydował się umieścić takie wady w tym świecie, że wydaje się, jakby był on uszkodzony. Ale muszę wierzyć, że jest w tym wszystkim cel, którego nie dostrzegam. No kto wie? Czyli tutaj mogę sobie zeskoczyć, ale tam jakaś gwiazdeczka jest. Jeżeli projektant jest doskonały i zaprojektował mnie w jakimś celu, muszę być do tego celu stworzony. Wynika z tego, że moim celem nie może być poszukiwanie i gromadzenie każdej sigili w jego świecie, gdyż wiele z nich jest poza zasięgiem zdolności, którymi on mnie obdarował. Co? Wykonuje każdą zagadkę bezproblemowo. Co on se myśli? Nie przeskoczę, przydałby mi się drugi heksatron. Co nie można? No co nie można? O rany. I przeskoczyłem. Ale nie o to chodziło. Ajajaj. No nic. Zobaczmy, czy z drugiej strony będzie można coś zrobić. Właśnie stamtąd. Czerwony klocek. Przyjazny ostrzał. Coś przyjaźnie to nie brzmi. Zakłócacz. W tym miejscu wszyscy ci, którzy są tego godni, mogą szukać rady u moich błogosławionych posłańców. Oni jednak niechętnie dzielą się swą mądrością, ponieważ wszystkiego musisz dokonać samodzielnie. Zrozumiałem. Posłaniec musi być najpierw wybudzony? Co to ma być? Bez takich, co? Matko, nie da się inaczej jakoś? Gdzie nie pójdę, to mnie namierzają. Czyli tego muszę wyłączyć. O Boże, nie przejdę. Nie, nie ma szans. Ale widzę coś. Czyli tego muszę ściągnąć tutaj. Okej. Wybuchnie. Pięknie. To chodziło. I teraz mogę tu przyjść. A, jest gwiazdka. Zaraz, gwiazdka? Ale to nie o to chodziło. Co ja tu robię? Nie, to... Gwiazdka? O to chodziło? O, wow. Nie, nie o to mi całkiem chodziło. Okej, tu rozumiem, że trzeba po prostu heksadrona zabrać. No i niech se tam mina wybucha. A my potem na spokojnie heksadron położymy. Ej, git. Nie było trudne. Wydaje mi się, że dostrzegam swego rodzaju wzór w sigila. Każdy kolor ma inny cel. Eloki nakazuje nam zebranie ich wszystkich, ale może jest on nadgorliwy. A co wy myślicie? Ja tam na razie nie myślę, rozwiązuję zagadki. Nie ma jak tutaj dostać się do tamtej gwiazdki, czyli trzeba było się dostać z tamtego poziomu. Ciekawe. Albo przynajmniej ja tego nie widzę. Dobra, to na razie zróbmy resztę. A to co? Farba? Namaluj. O! A tak. A co tam może wiedzieć? Ho, ho, ho.
Ale fajnie, że taka farba jest. Podoba mi się. Dobra. Narzędzie do pokonania tego miejsca zostały nam dane. Musimy tylko nauczyć się z nich korzystać. Przeskoczyć przez płot. Przez jaki płot? Okej, tu mamy laser, a tu mamy łącznik na heksadronie. To nam podpowiada, że można stawiać łącznik na heksadronie. Zobaczmy. A tu mamy drugi laser, który powinno się połączyć. Znaczy łącznik laserowy, który powinno się połączyć, żeby było przejście. Oj, oj. Obawiam się, że to już nie będzie takie proste. Nie, tak nie zobaczy. A tak jest za wysoko. Pomyślmy. Co? Jak to można zrobić, żeby widział? Chyba musiałbym w takim razie... Aha, okej. Czyli trzeba położyć to tutaj. I normalnie ze sobą połączyć. A widzicie? Wystarczyło tylko spojrzeć na to z innej perspektywy. No i jest. Nie było trudne. Ops! Mamy to. Przechodzimy do czwartej zagadki. Wiesz, że nie wolno ci krzyżować strumieni. No wiem. Czy jakimś cudem muszę mieć... A, to łączniki. Myślałem, że zakłócacie i się wycwanie tutaj. No nic. Więc tu też trzeba odblokować ten niebieski laser. A, wiemy, o co chodzi. Wiem już o co kaman. Wiem już dokładnie o co kaman. Patrzcie na to. Czyli tu kładę. A żeby ich nie skrzyżować, kładę tu kwadracik. No i po sprawie. Ale dziwne. Może to trzeba przybliżyć w takim razie. Widać, ustawiłem to tak, że mogło minimalnie się przerywać. Ale teraz jest nic. Okej. Coś mogłem ominąć? Na przykład dojście do tej drugiej gwiazdki? Chyba nie. Heksadrona też raczej nie mogę stąd wynieść, także... Lipa. Okej, ostatni klocek. Jeden mały bzyczek. Myślę, że coś jest bardzo nie tak. Gdybyś widział, co widziałem na krawędzi świata, zastanawiałbyś się, czy nie rozciąga się on i nie pęka w szwach. No, kto wie? Okej. A, czyli ta kulka będzie nam przeszkadzać. Ty! Co nam mi przerywasz, co? Że specjalnie się długo ładuje. No, no, no. Cwaniak. Prosto to było. Proszę was. Co było w tym trudnego? Użyłem heksadrona akurat tak, żeby dało się to przenieść. Okej, czyli jakbym trochę pokombinował, dlatego było taka możliwość. No dobra.
Tu też nie widzę żadnego jakiegoś wolnego przejścia. Czy jesteśmy w punkcie wyjścia? Mamy wszystkie klocki, zdaje się. Tak. Otrzymałem odpowiedź na zgłoszenie techniczne. Niestety twoje pytanie zostało rozpoznane. Czy przeprowadzałeś standardowe procedury rozwiązywania problemów? Uruchom je. Usuń konto użytkownika. Okej, coś tam wprowadziłem. Zobaczymy, co nam to da. Dawno temu ukształtowałem tę ziemię w zgodzie z ukrytymi słowami. Tam, gdzie kiedyś był tylko chaos, wszystko ma teraz swoje znaczenie. Wiedz o tym i miej wiarę. Pomyślmy. Tam jest jakieś przejście. No jak się patrzy, tam jest jakieś przejście, jak nic. Tam jakiś laser prowadzi. Ciężko powiedzieć. Jest tam w ogóle jakiś laser, to czy prowadnik do lasera? Oj, nie. Ej. Coś zasila to. Proszę. Okej, co dalej? Czyli biorę wskaźnik. No i teraz do czego, z czym to połączyć? No właśnie, nie widziałem nic, co dało się tu połączyć. Ale się jakoś da. Teraz, z czym tu można połączyć? Nic nie widzę. Totalnie. Okej, muszę go zostawić na razie. Czy on z tym może się połączyć? Czy to jest czerwony laser? Tak, to czerwony laser. Jakby czekał tylko na mnie. Ciul. Patrz, jak pięknie leci. O, jak pięknie. Uhu. I druga gwiazdka. Udało się. Czyli tak trzeba było to zrobić. Ale spryciarze. No nic, no to przechodzimy do szóstego poziomu.